Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Dostałam pytanie związane z teraz powstającą serią o motywacji. Co robić z marzeniami? Osoba, która się mnie pytała, powiedziała, że sądząc po rozmowach ze mną i słuchaniu mnie, że zapisywać, rysować je dla siebie? Nie. To jest za mało. Marzenia są po to, żeby je realizować. Marzenia to jest to, czego naprawdę chcemy od życia. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby je realizować. I widzę u wielu osób kompletny brak wyobrażenia o tym, jak realizować marzenia, jak osiągać cele. Dlatego też trzeci moduł programu pracy samemu nad sobą dotyczy właśnie osiągania celów. Są tam różne metody rozpisywania swoich celów i planów. I zdecydowanie, jeśli masz jakieś marzenia, to powinieneś je zacząć realizować natychmiast. Każde działanie, które odsuwa to w czasie, jest uciekaniem przed marzeniami, przed realizacją, przed odpowiedzialnością za te marzenia, a więc też przed odpowiedzialnością za siebie. I można sobie stworzyć model życia, w którym twoje marzenia są odłożone na święte nigdy. I będziesz się odurzał wizją tego, że masz jeszcze czas. A nie masz czasu. Można powiedzieć, że masz jeszcze czas, jeśli już coś zacząłeś i regularnie to robisz. Wtedy masz czas na wszystko. Masz czas, żeby coś osiągnąć. Ale jeśli nie zacząłeś działać w kierunku swoich marzeń, to nie masz czasu. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle nie wszedłeś na ścieżkę. W ogóle nie wszedłeś na jakiś wariant rzeczywistości. Więc dni mijają, a ciebie nic nie przybliża do celu. Więc nie można powiedzieć, że masz czas i że droga się liczy, bo nie jesteś na żadnej drodze. Czas nic ci nie daje tutaj. Jeśli wszedłeś na swoją drogę i realizujesz swoje marzenia, to tak, wtedy czas działa na twoją korzyść. Pod warunkiem, że ten czas wykorzystujesz. Możesz wtedy zaliczać kolejne porażki, rozczarowania, błędy, uczyć się na błędach, szlifować warsztat, dochodzić do tego, co jest skuteczne, co jest nieskuteczne, co jest słuszne, co jest niesłuszne. A jeśli sobie myślisz, że pewnego dnia będę, to jest to klasyczny objaw syndromu DDA. Pewnego dnia będę, któregoś dnia będę. To jest taka iluzja, której iluzoryczność widać po tym, że jest ten punkt teraz i jest ten punkt końcowy, a nie ma żadnego kontinuum w twoim wyobrażeniu i w twoim działaniu. To znaczy, że masz urojenie, nie będziesz pewnego dnia, nie. Będziesz tym samym człowiekiem, w tym samym beznadziejnym miejscu swojego życia, tylko starszym, więc z mniejszymi szansami, jeszcze bardziej bez czasu. Dlatego weź swoje marzenie, pomasz sobie o nim i jeśli nie pojawiają się już w nim żadne takie krytyczne zmiany, tylko szczegóły, to dalej sobie myśl o tych szczegółach, to jest bardzo przyjemne.
I szczególnie jeśli jesteś autystą, to pomaga ci zbudować wizję czegoś naprawdę wyjątkowego. Ale jeśli to, co się pojawia, to są już tylko szczegóły, tylko ozdobniki, didaskalia, to najwyższa pora wziąć się za realizację. Realizację zaczynasz od tego, że ustalasz, czego ci brakuje, czyli czego potrzebujesz do realizacji. Ustalasz to koniecznie w kilku wariantach. To znaczy na przykład, że będę realizował to sam, że będę to realizował z kimś, że uda się ta opcja, ta lub ta. Na przykład opcja sfinansowania. Na początek, bo zazwyczaj do realizacji marzeń są potrzebne pieniądze i nie ma się co oszukiwać, że nie. Więc na początek wypisz wszystkie możliwe metody finansowania. Może chcesz wyjechać za granicę i na to zarobić. Może chcesz zacząć bez inwestycji, od małych zleceń, wypracowując sobie renomę. Może masz co sprzedać, udziały w nieruchomości na przykład. Może rodzice chcą ci dać. Odradzałabym kredyt, ale nie każdemu i niekoniecznie i nie do każdego pomysłu. Myślę, że kredyt obciąża psychicznie. Jako osoba, która brała kredyty i nie brała kredytów na różne rzeczy, zdecydowanie wolę powolutku się dorabiać, niż spłacać kredyt. Szczególnie wolę powolutku się dorabiać w czymś, czego jestem pewna, że to chcę mieć. Ponieważ wtedy kredyt nie stanowi głównej bariery przed posiadaniem tego. To znaczy, brak płynności finansowej nie sprawi, że ja to stracę. A to jest bezcenne. Najwyżej zrobię później, najwyżej zrobię taniej, najwyżej poczekam, ale nie podejmuję nerwowych kroków w celu tego, żeby utrzymać płynność finansową, bo jak nie, to zaraz cały mój wysiłek może po prostu zostać zaprzepaszczony. No i ustal. Pieniądze są ci potrzebne. Na co? Jakie? Sprawdź opcje. Może tobie się źle wydaje co do tej kwoty. A może, tak, czyli sprawdź, ile kosztuje twoje marzenie tak naprawdę. Policz sobie to, policz sobie w Excelu porządnie. Zrób research. Posprawdzaj na różnych stronach, na różnych forach, ile kogoś coś kosztowało. Jeśli potrzebujesz maszyn, oczywiście sprawdź, ile one kosztują, tak. Jeśli potrzebujesz nieruchomości, sprawdź, czy kwota, która ci się wydaje minimalną, jest na pewno konieczna. Może mniejsza. A może kupisz mniejszą działkę na początek. A może domu nie musi ci remontować ekipa budowlana. Może ty możesz. To jest tak jak ja, tak? Ja nadal mam dom w remoncie i słabo jeszcze zdatny do mieszkania. Ale to był najtańszy dom w Polsce. Za pieniądze, które nie wystarczyłyby mi na rok wynajmu mieszkania w Warszawie. Nie grozi mi żaden kredyt za to. Wszystko, co tu włożę, jest na plus. Każda przyklejona płytka jest przyklejona w pewnym sensie na zawsze i na stałe. I jest moja, z wielkim złotym napisem i czerwonym neonem. Moja na pewno. I każda postawiona cegła, poza głupimi błędami, których narobiłam w tym domu bardzo dużo,
To jest krok do przodu. Tak samo z fundacją. Każdy film to jest na pewno jedna wartość dodana do mojego marzenia. Nie muszę się rozliczać z nikim. Nie muszę się bać, że upadnie. Więc zastanów się, jak uniezależnić twoje marzenie od innych osób, od czynników zewnętrznych. Jak je ochronić przed wpływem świata zewnętrznego? Jak je uchronić przed fuck upem? Co jest twoim największym kapitałem? Ty, twój intelekt i twoja odporność. Twoja odporność psychiczna i fizyczna jest o wiele większym kapitałem niż jakiekolwiek pieniądze. Pieniądze są zewnętrzne. Pieniądze raz są, raz ich nie ma. Nie masz gwarancji, mając pieniądze na cokolwiek. Dlatego, że nagle może być boom, inflacja. Dlatego, że kredyty we frankach wiadomo, jak się skończyły. Dlatego, że może być stan wojenny w Polsce. Dlatego, że nagle złotówka zmienia kurs względem dolara i euro. A twoja odporność, pomysłowość, to ile jesteś w stanie poświęcić, bo tym jest odporność, tym na ile jesteś w stanie się wysilić, chroni twoje marzenia przed czynnikami zewnętrznymi, tak kapryśnymi jak pieniądze na przykład, albo tak kapryśnymi jak uznanie innych ludzi. Czego ci jeszcze brakuje? Może ci brakuje ludzi. Ja na początku myślałam, na początku jak robiłam fundację, że ja koniecznie muszę ją stworzyć z kimś, bo to był duży projekt. To było zaprojektowane większe niż jest teraz, w pewnym sensie. Planowałam to oczywiście w perspektywie takiej podstawowej, 5-letniej, że ja w 5 lat dojdę do pomysłu, który miałam. Rzeczywistość zmodyfikowała ten pomysł. Ja nie powiem, że mu coś odebrała, że go okroiła. Nie. Ona go zmodyfikowała. I miej świadomość, że twoje marzenie też zostanie zmodyfikowane przez rzeczywistość. I zazwyczaj to będzie lepsze niż gorsze. Będzie bardziej do ciebie pasowało. I otwórz się na to. Być może potrzebujesz współpracowników. Ja zmarnowałam bardzo dużo czasu na szukanie ludzi do utworzenia razem z nimi fundację. To była seria niewypałów, które doprowadziły mnie do tego, że stwierdziłam, że chcę pracować sama. Jeśli ja w ogóle mam zacząć pracować, to muszę pracować sama, a nie obciążać się ludźmi, którzy deklarują się jako chcący ze mną coś robić, a tak naprawdę czekający, aż ja najpierw im powiem, co mają zrobić, potem im powiem, jak mają zrobić, potem stracę czas na sprawdzenie, jak oni to zrobili i jeszcze im przyklasnę. Generalnie ludzie bardzo dorośli nawet i bardzo doświadczeni oczekiwali ode mnie, że ja po prostu w całym procesie wszystkiego, co oni robią, ja im będę poświęcała maksimum uwagi. Więc stwierdziłam, że tak, po prostu muszę to przemodelować i zrobić to sama. Bo mam wtedy więcej czasu, mimo że robię za kilka osób. Jeśli potrzebujesz narzędzi, to ja kiedyś myślałam, startując z różnymi jakimiś biznesami, projektami, pomysłami, że ja muszę mieć wszystkie narzędzia naraz. Na start. To były ogromne koszta. I zazwyczaj nie miało to jednak sensu. Ponieważ w ogóle, żeby odrobić inwestycje, to ja bym musiała tymi narzędziami wyprodukować nie wiadomo ile, nie wiadomo czego. Lepiej zrób jedną rzecz dobrze i spróbuj ją spieniężyć. Spróbuj czy tam znaleźć na nią odbiorców, tak? Upewnić się, że jest potrzebna.
że jest chciana, w ogóle, że jest dla niej miejsce na rynku. I wtedy zrób drugą. I produkuj dotąd, aż ci to zarobi na pierwsze narzędzie. A potem sobie dokupisz następne i kolejne i kolejne. Wiedz, czego potrzebujesz i zdecydowanie ustal, co jest ci niezbędne na start. Zminimalizuj absolutnie. Jeśli chcesz być rzeźbiarzem i chciałbyś mieć dłuto pneumatyczne, to ja ci powiem, że to dłuto pneumatyczne to jest właśnie autosabotaż. Nie chcesz być rzeźbiarzem, nie chce ci się. Ponieważ nie włożysz wysiłku w to, żeby na to dłuto pneumatyczne zarobić swoją własną pracą w danej dziedzinie, czyli jako rzeźbiarz. Bo spoko, możesz sobie pójść gdzieś do jakiejś innej pracy, tak, zarobić na inwestycje. Stary, ale ty chcesz zarabiać na swojej pracy, no to co ty mi opowiadasz, że musisz iść do innej branży, do kogoś, żeby zarobić na swoją pracę? Znaczy, że twoja praca w twoim własnym mniemaniu jest bezwartościowa. Nie zarobi na ciebie. Więc u podstaw ją przekreślasz. Więc nie jest ci potrzebne dłuto pneumatyczne. W ogóle nie jest ci żadne dłuto potrzebne. Jest ci tylko potrzebne myślenie o tym, że pewnego dnia będziesz. A jeśli naprawdę chcesz żyć z rzeźbiarstwa, to kupisz najtańsze dłuto, młotek weźmiesz od starego z garażu i wyrzeźbisz pierwszą rzeźbę i ją sprzedasz, żeby mieć na lepsze dłuta. Tak się realizuje marzenia i plany. W oparciu o własne zasoby, o siebie, o jakość swojej pracy, o swój wysiłek, o trud, który jesteś w stanie to włożyć. Jeśli nie jesteś w stanie włożyć żadnego trudu w coś, to znaczy, że w to nie wierzysz, że sam siebie oszukujesz, robisz sobie z siebie żarty. Jeśli potrzebujesz zdobyć większe doświadczenie, żeby coś robić, to już powinieneś być na wolontariacie lub na stażu. A jeśli jest to coś, w czym nie potrzebujesz praktyki u kogoś, to już powinieneś mieć bloga albo vloga. Jeśli nie masz, to znaczy, że nie jara cię twoje marzenie. Tylko mówisz, że mam jakieś marzenia, marzę o tym, no bo generalnie każdy ma jakieś marzenia i żeby sobie ustalić jakąś tam osobowość, jakiś tam profil osobowości, no to trzeba mieć jakieś marzenie, no to sobie myślisz, że masz takie. A tak naprawdę jesteś człowiekiem bez marzeń. Bo jeśli czegoś pragniesz, to to robisz, to się tym zajmujesz. Zastanów się w ogóle, o czym ty na pewno marzysz. Wyraź swoje marzenie na głos. Znaczy nie musisz na głos, ale w słowach. Teraz. I teraz się zastanów nad prawdziwą treścią tego, co sobie wypowiedziałeś. Czy ty marzysz o tym, żeby zarabiać dużo pieniędzy? Jeśli tak, to w ogóle nie jest marzenie. Marzenia płyną z wewnątrz. Marzenia dotyczą samorealizacji, zarabianie dużo pieniędzy. Bo w takim marzeniu, że będziesz zarabiał dużo pieniędzy, w ogóle nie jest powiedziane, w jaki sposób i na czym ty chcesz zarabiać. Czyli to jest myślenie o czymś zupełnie zewnętrznym, co uczyni Twoją konsumpcję przede wszystkim szerszą. Konsumpcja też jest zewnętrzna, więc też nie jest marzeniem. To są marzenia zastępcze, to są protezy. Nikomu nie jest potrzebne duże bogactwo. Potrzebne są pieniądze, które pozwalają godnie żyć.
godnie, to znaczy tak, że się nie stresujesz, że ci zabraknie na coś, co jest ci potrzebne do życia. Plus jeszcze możesz sobie pozwolić na jakieś rozrywki i przyjemności, co również jest potrzebne do życia, a przynajmniej do zdrowia psychicznego. Ale jeśli myślisz, że potrzebujesz mieć samochód na Porsche, mieć pieniądze na Porsche, to znaczy, że po prostu nie masz marzeń i lokujesz je w takich bzdurach, które ci się kojarzą ze szczęściem. Bo tak ci zaszczepiła kultura masowa. A może marzysz o wielkiej miłości? Tylko znowu, to jest coś zewnętrznego. A wewnętrzne to jest to, na ile ty się nadajesz do tego, żeby stworzyć wspaniały związek. Od tego zacznijmy. Czy ty wyglądasz jak człowiek, czy nie wyglądasz? Czy to mu się w ogóle da wytrzymać, czy się nie da z tobą wytrzymać? Czy ty w ogóle starasz się być coraz lepszym człowiekiem, poszerzać swoje horyzonty, czy nie? Tutaj na to masz wpływ, więc tym się zajmuj. Marz o tym, żeby być wymarzonym partnerem dla partnera, o jakim marzysz. Są ludzie, którzy marzą o tym, żeby być dyrektorem, ale nie wiedzą nawet czego. Jaka jest prawdziwa treść tego marzenia? Chcę być ważny i móc innymi rządzić. Chcę być ponad innymi. To znowu nie jest marzenie. Tylko jakaś proteza, bo to jest znowu zewnętrzne. Chcę się pomiędzy innymi ludźmi lokować na ważnej pozycji. A nic to nie mówi ani o twoich kompetencjach, ani o twojej branży. Nic o tobie. Może myślisz sobie, masz marzenie, żeby się uwolnić od kogoś, od twoich rodziców na przykład. To znowu jest zewnętrzne. Wewnętrznie to powinieneś marzyć o tym, żeby być niezależnym. Czego ci brakuje do niezależności? Umiejętności zarabiania pieniędzy, odwagi powiedzenia nie? Rozłóż sobie na bardzo dokładnie, czego ci brakuje do realizacji twojego wewnętrznego celu. Oddziel cele zewnętrzne od wewnętrznych, od imitacje od tego, co naprawdę jest realizacją najlepszej wersji samego ciebie. Jak ja kupiłam dom, ja miałam mgliste pojęcie, co mogę spieniężyć, żeby dom kupić. Ale nie byłam pewna, czy mi się uda to spieniężyć, bo to był udział w domu rodzinnym. Bardzo problematyczna sprawa i bardzo niewielkie pieniądze. Więc myślałam, że być może muszę ten dom zdobyć inaczej. Może muszę na niego zarobić. Może znajdę dom z opcją wykupu po jakimś czasie, a na razie wynajmu albo za remont. I zaczęłam sprawdzać, przede wszystkim ja zaczęłam sprawdzać rynek nieruchomości. Poznałam dokładnie warunki mojego marzenia. Miałam taką znajomą, która nazywała to zagęszczaniem fatamorgany. Zachowuj się, jakby coś już miało miejsce. Sprawdzaj. Nabywaj wyobrażenia. Przymierzaj się. I kombinuj, jak to osiągnąć. I jestem pewna, że jeśli będziesz zdeterminowany, naprawdę zdeterminowany, a nie roszczeniowy, to wszystko ci się ułoży tak, że to się zrealizuje. Wiem, że to brzmi jak bleble i czary mary, ale mówię to na przykładzie swoim wielu innych osób. Tak samo było z fundacją.
jak już sobie mniej więcej wymyśliłam, to po prostu zaczęłam sprawdzać, co trzeba zrobić, żeby to założyć. A następnie znalazłam szkolenia, które były dostępne bezpłatnie i zaczęłam na nie chodzić. I nieważne, że nie miałam pieniędzy, żeby ufundować fundację. To był jeden z jakichś takich moich małych celów operacyjnych do zaliczenia, zdobyć te pieniądze, które mi są potrzebne. Ale inne rzeczy ja już miałam. Długi czas szkoleń. Już miałam, to już mnie przybliżyło. Wiedzę, czym jest fundacja, jak ją prowadzić. Czym jest statut, jak go napisać. Gdzie jest notariusz, u którego ustanowię fundację. I tak dalej. Jeśli masz realizować swoje marzenia, to zagłębiasz się w tę realizację od dziś. Ustalasz, czego potrzebujesz i zaczynasz to po kolei zdobywać. Nieważne w jakim porządku. Zaliczasz po prostu punkty, aż ci się nazbiera do koszyka tyle, że masz tę rzecz. Realizacja marzeń to nie jest 0-1. Masz albo nie masz. Nie, to jest codzienne, skrupulatne zmierzanie w tym samym kierunku, konsekwentne. Jak zbieranie jagódek do wielkiego słoika. Jak ty cały czas marzysz o tym, żeby mieć słoik pełen jagód i nawet nie wychodzisz z domu do lasu, to nigdy go nie będziesz miał, chyba że ci się przyśni. Wtedy się pojawiają takie iluzje marzeń, jak wygranie w totolotka, to wtedy zadzwonię sobie, zamówię słoik jagód. Wygranie w totolotka, marzenie o wygraniu w totolotka, to jest po prostu najbardziej żałosne marzenie, jakie może być. Nie dość, że marzysz o czymś zupełnie zewnętrznym, czyli o pieniądzach, czyli nic o tobie, wszystko z zewnątrz i wszystko relacja płytka i zewnętrzna ze światem, bo ty nie będziesz nic zawodu, tylko będziesz kupował. Nie będziesz żadnej wartości dodanej światu dawał, bo to nie będą pieniądze za twoją pracę, za realizację ciebie, za realizację najlepszej wersji ciebie, jaka może być, tylko za nic tak naprawdę. I właśnie jeszcze, że dostaniesz to za nic. I oczywiście wtedy ci się wydaje, że rozwiążą się wszystkie twoje problemy. Oczywiście większość historii ludzi, którzy wygrali duże sumy pieniędzy, jest taka, że oni po kilku do kilkunastu miesięcy znowu tych pieniędzy nie mają. I nieważne, że wygrali milion czy dwa. Nie mieli marzeń. Więc nie umieli zainwestować tych pieniędzy w nic sensownego. Tylko je wydali nie wiadomo na co. Na udowadnianie sobie swojego nowego statusu, który nie przypiął, nie wypiął, w ogóle do nich nie pasował. Bo na niego nie zasłużyli, bo do niego się nie przymierzyli. Tymczasem wygranie 25 tysięcy, jeśli ty wiesz, na co to ma być i jak tym rozporządzisz, co dzięki temu osiągniesz, to jest ogrom hajsu. Tylko musisz mieć jasny kierunek. I świadomość, że zbierasz punkty doświadczenia, punkcik po punkcie. Nie wiem, co więcej dodać, to chyba wszystko, tak więc dziękuję. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.